on ją patrzy, mówi, a i tą samiczkę ja ci wezmę. A mówi, to jest syn, syn 109, no. To jest młoda pierwsza, tego ja ją... Mówi, to daj ją na mój rejs. Bo wiesz, jak dam na rejs, to on ją zatrzyma. Ja wiem, tak mu się spodobała, nie? Tak, tak. Fachowy, a to hodowca, co już kilka lat już ma głębie, nie? Och, on organizuje te rejsy, on nie? Chyba z 50 lat ma gołębie. I on to organizuje, to mają do niego zaufanie ludzie, nie? Jak tylko przyszedł, to mówi, złap mi tego. I wiesz, ciekawe, bo tak, chciał zobaczyć tego 1093. Aha. Czy patrzy, mówi, złap mi tego. Aha, tego default. Ogląda. Aha. Ja mówię, no to po nim wygrał ten dwa rejsy, ten Desenbach. Potem patrzy w drugim tym, złap mi tego, ja się patrzę. O, to 1066. Aha, no. Ja mówię, to jest po 41. Syn 41, tak. Tak. I wiesz... Opowiedziałeś mu trochę o tych rodzinach? Pokazałeś mu rodowody, nie? Pedigree? Tak, i od razu się zorientowałem, ja mówię, o ty gadzie, ty wiesz na które patrzeć. I potem patrzy, tak mówi, słuchaj, ale one te łapki mają takie prościutko w pazurki, no. Tak jakbyś ich na manikir zanosił. I upierzenie i oczy, ale oczy im teraz wychodzą. Tak, teraz ty kolor dobierają, nie? Teraz dwulatki, nie? Tak, ten kolor teraz im wychodzi, to tak jak w słońcu, słońcu stanie, tak wiesz, bliska to nie widać, ale jak tak popatrzysz, to oko tak wiesz zaświeci ci, tak no, wiesz, wiem, wyjdzie żywe. Te kolory teraz dobierają, no tak. Wiesz ci, ja muszę po trochę czasu spędzić z tymi... Jak będziesz miał kiedyś czas, to nagraj nam wszystkim i niech zobaczymy je. Paszcie, uciekli parę, nie? Wyszli na dwór, bo jak co tam już były zraz, te oryginały. Ojciec mi mówił, że oni... Ja tam zawiesiłem taki u góry takie płótno, że jak wchodzę, to mi nad głową nie przylecą. Rozumiem, tak. I jak otwarłeś, to ci raz uciekli. Ja wszedłem do środka i tam popatrzyłem na młodziki, i myślałem, że drzwi zamknięte, ale drzwi się otworzyły, ja się oglądam, a one chodzą se po deku tam kilka. Bo dużo wyszło? O, ze trzy. Jeden took off, jeden wyleciał i krążył dookoła. Ojej. I wiesz, jak jeden lata, tak to jest niebezpiecznie, bo jaszczą natychmiast. Tak, one były. A on całe życie w niewolu, nie? No tak. To on taki nie. I wiesz, ja w sensie co robić, wypuścić wszystkie, ale wiesz, szybko tam wygoniłem do bojlery te, co były, i zamknąłem, i otworzyłem loft. Aha, sobie mogli wejść. Złapałem pudełko z tym gryt. Aha. Jak one zobaczyły, to mnie, wiesz, za mną szły do loft, do środka. Aha, i do ręki wyskoczyły na pudełko, i ten jeden, co latał, zaraz lądował na dach i już do środka tam, i wiesz, do gryt, i także grytem ściągnąłem. Inteligentny gołębie, nie? Nie jeden to by poszedł, już by go nie było, nie? Tak, one, wiesz, ja już się tak zastanawiałem. Nie chcę ryzykować. Nie, to za szkoda, wiesz, tyle roboty to było z tym wysyłką. No właśnie, ale się zastanawiałem parę razy, bo... Ale po co to latać ma? Młode latają, oby stare. Bo, wiesz, jaszczą siedzi i tylko czeka na takie. One wiedzą, one tu są nieoznajomione. Masz teraz stare gołębie z super wynikami po nich, pełno dyplomów. Były. A tak wypuścisz te stare z jaszczą szkalecy, albo go uszkodzi, albo go zabije, wiesz jak? Tak, i już nie masz już tej pary z kompletu. Wiesz, one niezorientowane są, one nie latały tu. Tak, jest. Tak, wiesz, on tak, wiesz, niepewnie, wiesz. No wiem. Patrz. Ja wiem, jak one latają pierwszy raz, jak jaskółki, tak. Tak, tak. Jak jaskółki. No i wiesz, trzy razy mi się to stało, także teraz tak mam sprężynę w drzwiach, że jak wchodzę... Że automatycznie zamykam, to automatycznie tego i zrobię taki korytarz. Oj, no. Że wejdę do korytarza, a od korytarza wejdę do loftu. Aha. Tak. Super. No, fajne to, wszystko ma ręce, nogi widzę, to...
Słuchasz to, co ojciec ci mówi, wszystko robisz, jak to ma być? Oglądam te wasze, te videos. Co? Tą stronę mam włączoną, to czasem muzyka, polskie ludowe piosenki idą, albo wasza strona. Super. Dzięki Ted za to wszystko, że tak fajnie to klapuje tam, nie? Że to nie zmarnowałeś tego materiału, nie? Że to... Nie. Fajnie. Ja wiesz, to jest tak, raz wygra, raz nie wygra, to nie można się zrazić. Aha. Poznasz materiał, wiesz co to jest. Tak. To wiesz, musisz znaleźć powód czego, wiesz, może być, wiesz, gołębie dają 50%, resztę ty. Tak, bez twojej wiesz, roboty to nic by nie było. Tak? Czy choroba, wiesz, ja ich obserwuję, ja ich tak. Nie tylko idę karmię, ale wiesz, ja patrzę tak każdego, jak mam, wiesz, setkę, to ja każdego oddzielnie znam. Dzisiaj my nagrali też film, pokazali mi kilka naszych rozpłodowych, to ani takie upierzone na tych warzywach, ani żadnego piórojada, nic, a nigdy nic nie byli sypane, nic nie... Słuchaj, one, bo ja też widzę, że one nie gubią piór, to nie wiem, czy to powinny teraz być molting, one po miesiącach. Teraz będą pomału się tobie pierzyć, bo jednak u ciebie szybciej te loty się kończą, wiesz? Dobrze to robiłeś, że nie gubią piór, dobrze. Tak robiłeś, jak ojciec mówi, tak ma być, wiesz? No właśnie tak. Tak, na loty starych on ma musi... Jak najwięcej lotków musi mieć, wiesz? Najlepiej jak jeszcze wszystko, wiesz, na końcu. O to chodzi, tylko że wiesz... One teraz jak po lotach zamkniesz... Nie wiem, no tam te metody teraz nie będziemy mówić tutaj, ale zamkniesz po lotach, to one później same się rozpierzą, wiesz? Same się rozsypią z tych piór. Słuchaj, one, wiesz, jak miałem tą ze Snowbirds, tą samiczkę, tak, no to ona w trakcie pierzenia była. Tak, ona była całkiem młoda, młodziutka samiczka. Młodziutka i wiesz, taki jak wynik. Nią wziąłem, to drugi, no. Że jest coś z nią złego, bo ona nie przyszła nigdy do siebie, wiesz. No wiem, ona była... Teraz ona... jest w formie, teraz wygląda pięknie. A ty późno ją wysłałeś tam na ten lot, nie? Tako... Tak, tak. I bo... ona, wiesz, jak ja ją wziąłem, to ona wiesz, była w trakcie pierzenia. Ona także jest, z rodziny 109 razy 41, tylko po innych rodzicach, po innych bratach. I zobacz, w tym locie Snowbird i Desert Valley Triple Challenge, nie? I słuchaj, ja zauważyłem, że to wiesz, oni to robią te ciemne, po ciemku, przy świetle, przy tym. Tak, przyciemniają, no. A ja wiesz, ja ich tylko, wiesz, karmię. Ty naturel wszystko robisz, no. I wiesz, ja nie widzę piór. Tak. Nie widzę piór, ja nie wiem, wiesz, one się powinny pierzyć, nie? Ale to normalnie było, robiłeś ta metoda, to wszystko i to one trzymali to, wiesz? Tak. Jednak loty bardzo ciężkie mieliście i... Wiesz, no, sprawdzałem przy każdym locie, czy mają pióra, to wiesz, były, miały pióra. Teraz jak będą tydzień, dwa, trzy tygodnie, będą w spokoju zostawione, to one się rozsypią w momencie, będziesz widział, będą gołe po szyi, one się rozsypią w momencie, wiesz? A jak młode masz w piórach? W biurach są młode. Dobrze, okay. Dobrze są, dobrze. Dobrze, super. Słuchaj, no to wiesz, jak wezmę do ręki, to jak sprężyna, to wiesz, się chce wyrwać, te skrzydła, to wiesz, taki wiesz, nie możesz go, ledwie go trzymasz, no. Jeden. U was te słońce to jeszcze dobrze im robi, jeszcze lepiej, bo to u nas niekiedy jest ule pogody, nie? U was to tam słońce to jak zagrzeje im. Są upały, teraz jest to jest ze 45. Dajesz często kompanie? Kompanie dajesz często? Daję kompanie. Na pewno uwielbiają, nie? Chcą ochłodzić trochę. Tak, lubią, wiesz. A opowiedz te nasze gołębie, jak je sprowadziłeś naprzód, to tak ciepło, nie? Było całkiem, było widać, że z innego klimatu, nie? O tak. Że całkiem inne, nie? Siedzieli tak... A bałem się trochę, bo wiesz, tutaj, wiesz, akurat jak ja ich wziąłem z kwarantanny, to było... To upały, wiesz, w tej chwili to już jest 45 stopni. Ja wiem, pamiętam jeszcze jak ten Arab z Kuwejtu mi mówił, we kwietniu musicie wysłać, bo w maju to takie strasznie, po 50-60 stopni, to wszystko im pozdycha. No i wysłałem mu to. Przyszły w tym, w sierpniu przyszły, to wiesz. No a twoje jeszcze później, no. Były
abstrakcie i wiesz, one tak... No ale przyswoiły się, wiesz,